Będziemy mówić o tym, co bardzo często człowiek, który uwierzy w Chrystusa Jezusa, bardzo często jest oszukiwanym, że wkłada się w chrześcijaństwo fantastykę chrześcijańską. Człowiek myśli sobie, że w chrześcijaństwie żyje się fantazyjnie po prostu. E wszystko będzie się działo, człowiek, tylko aby był zawsze na, na wielkim poruszeniu, to będzie bardzo dobrze. I ludzie bardzo często są poruszeni, 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 a potem gubią się w świecie. Chrześcijaństwo musi być uporządkowane, ponieważ myśmy żyli w bałaganie świata. Każdy żył jak chciał, każdy żył dla własnego upodobania, każdy żył gdzieś po swojemu, swoje własne plany, zamysły, i raptem człowiek zaczyna doznawać, że jest Jezus Chrystus, jest Zbawiciel. Dopóki człowiek czyta Biblię i nie napotka fantastów religijnych, Dopóty człowiek rozumie uporządkowanie i zdaje sobie sprawę z tego, za co pan się weźmie najpierw. I człowiek poddaje się temu uporządkowywaniu. Pan zaczyna po prostu robić porządek w myśleniu, w działaniu, w mówieniu. Jest ktoś, kto to potrafi. Widzimy, że Bóg, kiedy stworzył wszystko, stworzył to w sposób uporządkowany. Wszystko miało swój porządek. Kto z Was lubi porządek? Nie mówię o tym maniakalnym wybieraniu włoska każdego z podłogi i odkurzaniu po chwili, bo ktoś przeszedł. Mówię o porządku takim zdrowym, trzeźwym. Kto z Was lubi taki zdrowy, trzeźwy porządek? Wiecie, dlaczego wielu chrześcijan idzie w taki takiej, takiej jakby tłum ludzi, którzy mają swoje luż, różne plany i zamysły. Tak jak Izraelscy. To byli ludzie nieuporządkowani. Przed nimi był obok, ale oni byli nieuporządkowani. I dlatego mieli problem, aby docenić to, że Bóg ich powołał i Bóg chce ich wprowadzić do ziemi obiecanej. Dlatego w nich było wiele komplikacji, gdy, dlatego że nie chcieli poddać się uporządkowaniu Bożemu. Narzekali na uporządkowanie Boże. Wielu wierzących ludzi myśli sobie, że jak staną się wierzący, to się stają panem czy panią swojego życia. I oni są decydentami o wszystkim, i oni będą podejmować takie czy inne decyzje. I do, do późnych lat chrześcijańskich to są ludzie, na których nie radziłbym się komukolwiek oprzeć, bo oni tylko potrafią zepsuć, naprawić, sprowadzić coś czystego. Nie umieją. Ustami tak, ustami są fenomenalni. Naprawdę, gdyby posłuchać ich, to fenomeny co do uporządkowania, ale w swoim życiu mają taki bałagan. Totalny bałagan mają. Umieją żyć tylko w bałaganie. Nie wyszli ze świata zepsucia. Wiecie, co zepsuło porządek Boży na Ziemi. Grzech. Grzech zepsuł porządek. To, że mieliśmy takie, taką burzę, taką wichurę, to jest konsekwencja. Bóg nie stworzył świata, żeby wichury przemiatały ją i, i żeby burze rozbijały, paliły się domy. Grzech. Spowodował, że to co piękne stało się niebezpieczne, tak jak Bóg stał się niebezpieczny dla człowieka. Człowiek zaczął się skrywać przed Bogiem. Stwórca stał się niebezpieczny. Człowiek zaczął się obawiać Boga, gdyż zdawał sobie sprawę, że Bóg może się upomnieć o swoje prawa jako Stworzyciel, a więc człowiek wolał udawać, że nie ma Boga. Nie ma. Nie ma Boga. Nie ma kogoś, kto mógłby upomnieć się o to, że mam należeć do Niego. Ja będę decydować o swoim życiu, lecz wszystko Bóg ma uporządkowane. Chrześcijaństwo jest właśnie po to, żeby ludzie uczyli się porządku. Niestety wielu nie chce się uczyć porządku. Uważają, że chrześcijaństwo jest im potrzebne po to, żeby się czuli religijnie docenieni. Żeby mogli oceniać innych i wydawać o tym jakieś swoje własne zdania. Człowiek, który jest nieuporządkowany we własnym życiu. Na pewno nie może być osądzającym czyjeś życie, bo to byłoby, rozumiecie? Słowo Boże mówi, ten, który sądzi kogoś, a żyje w tym samym, przecież tak samo podlega karze, a więc co z tego pouczać kogoś, jak żyć, skoro samemu się żyje w nieuporządkowaniu? A więc, kiedy widzisz człowieka, który cię poucza, jak żyć, a nie widzisz uporządkowania biblijnego, powiedz, zamknij się. Powiedz szczerze, zamknij się. Najpierw pokaż, że słuchasz się tego Jezusa, o którym chcesz powiedzieć, a potem cokolwiek na ten temat powiedz, bo Twoje słowa mogą mnie skierować w złym kierunku, tak jak Ciebie, kierują w złym kierunku. Jeżeli zależy nam na uratowaniu się, to mamy dość bałaganu. Nie chcemy już bałaganiarstwa. Chcemy iść drogą uporządkowania. Kiedy Bóg reguluje nasze życie w taki sposób, żeby ono pasowało do drugiego, do trzeciego, i żeby to, był, to było ciało Chrystusowe. Porządek, boży porządek w głowie. Wiecie, jak cenny jest boży porządek w myśleniu. Jakie to jest cenne, gdy człowiek myśli w uporządkowany sposób. Kiedy umysł człowieka jest stały, myślący myślami bożymi, jakie to jest cenne. Ileż dobra może się wtedy stać przez takiego człowieka? Rozumiecie, że człowiek nawet, który nie ma uporządkowania, nie wie, co to jest pokuta. Człowiek nie umie pokutować, bo w bałaganie pokuta? No to przepraszam. I co? Wszystko? No ja w swoim bałaganie myślę, że wystarczy przepraszam i dalej. Ale w uporządkowaniu Bożym jest napisane i co? Usuń to, co zrobiłeś złego. Przeproś, w porządku, ale i usuń to, co zrobiłeś złego. Przestań grzeszyć już. Ale w bałaganie człowiek nie ma czasu już na pokutę, przecież trzeba gnać dalej. Bołaganiarze biegają nie wiadomo za czym, gdzie i po co. Tak jak ci tam, co szli za obłokiem Stale mieli jakieś pomysły. A to o to, a to o tamto, a to pretensja, to żale, a to oceniali Mojżesza, że ich wyprowadził na manowce, że na zginienie. Stale mieli swoje oceny. Według swojego bałaganu tak właśnie mogli oceniać. Złodziej często myśli o drugim, że to też złodziej. Widzimy, że Bóg jest Bogiem porządku. Kiedy odtworzymy Psalm 148. Mamy mówić tak, jak Słowo Boże mówi. A to jest sprawa priorytetowa, ponieważ my szanujemy Boga. Bołaganiarze nie szanują Boga. Dla nich to, co mówi Bóg, to sobie mówi. Ale oni mają swoje słowa, ważniejsze od Boga. Ich słowa są ważne, nie Boga. Jakże? Nie wpuszczą przecież Bożych słów do swojego codziennego życia. Wiedzą, że musieliby stracić to swoje prywatne panowanie. A przecież oni nie chcą jego stracić, a więc spierają się z Bogiem. Kres ich jest tragiczny. I w tym psalmie 148 czytamy: Alleluja! Chwalcie Pana z niebios. Chwalcie go na wysokościach. Chwalcie go wszyscy aniołowie go, Chwalcie go wszystkie zastępy jego. Chwalcie go słońce i księżycu. Chwalcie go gwiazdy świecące. Chwalcie go najwyższe niebiosa. I wody nad niebiosami. Nie chwalą imię Pańskie, bo on rozkazał i zostały stworzone. Ustanowił je na wieki wieczne, ustalił porządek, który nie minie. Chwalcie Pana z Ziemi. Potwory morskie i wszelkie głębiny, ogniu i gradzie, śniegu i dymie, wichrze gwałtowny, co pełnisz jego rozkaz. Góry i wszystkie pagórki, drzewa owocowe i wszystkie cedry, zwierzęta i wszystkie bydło, płazy i ptactwo skrzydlate, królowie ziemscy i wszystkie narody, książęta i wszyscy sędziowie ziemi, młodzieńcy, a także dziewice, starcy, razem z dziećmi. Nie chwalą imię Pana, bo samo Jego imię jest wzniosłe. Chwała Jego jest nad ziemią i niebem. Pomnożył moc ludu swego. Chwała wszystkim wiernym Jego, synom Izraela, ludu Mu bliskiego. Alleluja! Wiecie, że człowiek, który nie wejdzie w uporządkowanie, nigdy, nigdy nie zobaczy wiarą Boga. Nigdy nie stanie wiarą przed Najwyższym i nie skłoni się naprawdę przed Bogiem w uniżeniu, w pokorze i łagodnym uciszeniu, w zniosłym poddaniu się Jemu. Nigdy! Bóg bałaganiarzy nie przyjmuje. Bałaganiarz może się modlić, modlić, modlić. Nic z tego nie będzie. Bóg mówi najpierw: Posłuchaj, co ja do ciebie mówię. Porzuć to, co złe. Poddaj się Duchowi Memu, Duchowi Porządku. Bo On przyszedł uwielbić Jezusa, a Jezus jest doskonałym porządkiem. A więc dla mnie i dla Ciebie jest to bardzo ważne. Chwalić Boga za porządek możemy wtedy, kiedy w tym porządku jesteśmy, kiedy poddajemy się porządkowi. Przecież porządek na tej ziemi to jest najbardziej potrzebna sprawa. Porządek, uporządkowanie. Księdze Joba, 38 rozdział. 33 wiersz. Czy znasz porządek nieba, albo czy możesz ustanowić jego władztwo na ziemi? Czy potrafisz podnieść swój głos ku chmurom, aby cię okrył nawał wód? Czy możesz wypuścić błyskawice, aby poszły i rzekły do ciebie: Oto jesteśmy? Czy możesz rozumieć porządek nieba? Wiecie, to jest najbardziej nam chrześcijanom potrzebne. Porządek. Dlatego Bóg, który jest Bogiem porządku, kiedy został złamany porządek przez grzech, wypędził ich z raju, ale dał możliwość powrotu w uporządkowaniu, uporządkowanym Chrystusie Jezusie. Nikt z nas nie potrafi żyć w uporządkowaniu. Chrystus tak. A więc dla mnie dla ciebie najważniejsze w chrześcijaństwie powinno być uporządkuj mnie pani. i chcę żyć w twoim porządku. Dopóki człowiek jest poddany uporządkowaniu Bożemu, człowiek będzie rosnął. Ale kiedy człowiek odpycha uporządkowanie, ustala własne warunki życia, będzie gnuśnieć i dalej w swoim bałaganie żyć. Chrześcijaństwo nie jest po to, żeby bałaganiarze weszli do wieczności. Nie. Chrześcijaństwo jest po to, żeby ludzie nauczyli się porządku i cenili sobie porządek, szanowali porządek i wiedzieli, że tylko w uporządkowaniu mogą stanąć przed Bogiem. Kiedy jest czysty umysł, czyste serce, czyste działanie. A to przyniósł nam Chrystus. A więc wierzący człowieku, każdemu z nas jest potrzebny Chrystus. Uporządkowanie, które dostajemy w Chrystusie. Tracisz czas niepotrzebnie w chrześcijaństwie, zajmując się swoją prywatą, zamiast poddać się rozkazom króla. A on uporządkowuje swoje królestwo, tak jak ci królowie, którzy zaczęli słuchać Boga, zaczęli porządkować to, co zostało popsute w ich królestwie, usuwać pobudowane świątynki, bałwany, różne rzeczy, uczyć ludzi porządku. Wprowadzili paskę, wprowadzili to, co było potrzebne, a przypomnieć sobie, jak Bóg wyprowadził ich z Egiptu. Dlatego samowolni, żyjący dla samych siebie, po swojemu, tak jak się podoba, nie mogą wejść do wieczności. Musimy pamiętać, że Posłuszeństwo Bogu jest milszym Mu niż ofiara. Ten, który stworzył niebo i ziemię rzeczy widzialne, niewidzialne, widzicie, do dzisiaj, to wypełnia swoje zadanie. A co z człowiekiem? Człowiek został stworzony na obraz Boży dla jego upodobania. Co z człowiekiem? Co z Tobą i ze mną? Człowieku. Chrześcijanie, to powinni być ludzie uporządkowani, którzy wiedzą, dla kogo żyją którzy wrócili do uporządkowania i żyją już dzięki Jego woli. To nie są ludzie, którzy sobie żyją, jak komu się chce. Chrześcijaństwo oznacza, że to są ludzie oddzieleni dla Boga. Oni wrócili do posłuszeństwa. Oni szanują Wszechmogącego swojego Ojca i cenią z Jego słowo. Nie są rozbiegani w swoich myślach, nie biegają za swoim... Cenią sobie Boży porządek, bo w Jezusie dostali prawo, przywilej, aby wrócić do porządku. Chcą się go uczyć z otwartym sercem, wdzięczni Bogu. Wiemy, że ten porządek stworzenia mówi o Bogu, i dlatego człowiek nie ma nic na swoją obronę, widząc, jak to jest uporządkowany sposób uczynione, stworzone. Nawet człowiek, który nie zna Biblii, widząc porządek, może zobaczyć, że to uczynił Bóg, Stwórca. A tym bardziej wierzący ludzie, którzy mają Biblię, powinni cenić sobie porządek Boży ponad wszystko. Żyć w, w sposób uporządkowany, to znaczy, kiedy Duch Święty ożywia nas, nie ciało. To jest uporządkowanie od Boga. Pan chce napełniać nas tym, co jest jemu bliskie. Dlatego tak ważne jest uważne słuchanie i gotowość, aby być posłusznym, posłuszną rozkazom Pana, ponieważ teraz sobie cenisz porządek, cenisz sobie uporządkowane myślenie, cenisz sobie działanie, w którym nie ma chaosu, cenisz sobie zwiastowanie, w którym nie ma raz w lewo, raz w prawo, ale jest cały czas w kierunku wieczności. Wszędzie porządek, to jest nareszcie Bóg z powrotem u władzy. Bóg decydujący, aby nas prowadzić do swojej wieczności. Bóg, który nie zgadza się na życie po swojemu, ale na życie zgodne z tym, abyśmy dorastali do wymiarów Chrystusowych. I to określił sam Bóg. Księdze Jeremiasza, piąty rozdział, dwudziesty pierwszy wierszu i dalej czytamy. Słuchaj, że tego ludu głupi i nierozumny, wy, którzy macie oczy, a nie widzicie, macie usza, a nie słyszycie. Czy nie ma u was bojaźni przede mną, mówi Pan, i nie drżycie przed moim obliczem? Ja wytyczyłem morzu jako granicę piasek nadbrzeżny. Wieczystą zaporę, której przebyć nie może. I choć się burzy, jednak jej nie przemoże, choć szumią jego fale, jednak jej nie mogą przekroczyć. Lecz ten lud ma serce krnobrne i przekorne. Odstąpili, odeszli i nie pomyśleli w swoim sercu: bójmy się Pana, naszego Boga, który daje w czasie właściwym zarówno deszcz wczesny, jak i późny, który nam zapewnia ustalone tygodnie żniwa. Wasze winy. Obaliły ten porządek, a wasze grzechy pozbawiły, pozbawiły was dobrego. Gdyż moim ludzie są bezbożni, którzy rozstawiają sieci, jak ptasznicy, zostawiają zgubne sidła, aby łapać ludzi. Jak klatka pełna jest ptaków, tak ich domy pełne są zrabowanego mienia, dlatego stali się możni, bogaci. Są otyli, opaśli, przekroczyli nawet miarę złego, nie dbają o prawo, o sprawy sieroty, aby się jej dobrze wiodło, nie bronią prawa ubogich. Czy za to nie mam ich karać? Mówi Pan? Czy na takim narodzie nie mam się mścić? Rzeczy okropne i ohydne dzieją się w tym kraju. Prorocy prorokują fałszywie, a kapłani nauczają według własnego Widzi mi się, mój zaś lud kocha się w tym. Lecz co poczniecie, gdy to się skończy? I to jest właśnie to, co jest dla mnie i dla Ciebie. Każdy z nas byłby szczęśliwym człowiekiem codziennie, gdyby tylko chciał żyć w uporządkowaniu Bożym. Tam płynie szczęście. Szczęście nie jest wynikiem tego, co my potrafimy, ale tego, co potrafi Bóg, kiedy my poddajemy się Bogu, kiedy jesteśmy ufni, należymy do Niego, z całą ufnością poddajemy się Jego prowadzeniu. On nie robi niczego chaotycznie. Kiedy zabiera się za życie człowieka, widzimy w jaki sposób się zabiera, co zaczyna znikać z tego życia, co zaczyna się tam zjawiać. A więc tym bardziej, jeżeli widzimy świat chaosu, świat coraz bardziej żyjący w konfulsjach. Uciekamy do tego, który jest zawsze taki sam. Olgniemy do Niego sercem. Poznajemy Go i zaczynamy w Nim widzieć prawdziwe zbawienie. Dlatego, widząc swoje stare życie i widząc to, co się dzieje w świecie, Chrystus jest coraz bliższy. Nie potrzebuje świata. Świat tkwi w złym. Potrzebuje Chrystusa, bo On tkwi w Bogu. Kto jest w Chrystusie, ten jest w Bogu. Nasze życie jest ukryte w Bogu. Jeżeli jesteśmy w Chrystusie, w uporządkowaniu, nikt nie potrafi tak pięknie uporządkować nas, jak Jezus Chrystus, który żył w takim uporządkowaniu na ziemi. To jest pierwsze i podstawowe chrześcijanie, chrześcijanką. Należeć do niego. To jest podstawa. On jedynie może wrócić nas w taki sposób, jak się podoba ojcu, do domu ojca. On może napełniać nas takimi potrzebami, które będą świadczyły o naszym podleganiu jemu. A więc, grzech psuje porządek. Tak samo w zgromadzeniu, jeśli dopuszczamy, że grzech, grzech jednego Achana popsuł porządek w całym zborze Izraela, i oni już mieli problem i doświadczenie w walce z wrogiem. Tak samo, kiedy nie ma uporządkowania w naszym życiu psujemy jedność chrześcijańską. Każdy z nas porządek jest taki, że kto dołącza do Kościoła staje się częścią ciała, i ciało musi żyć w porządku, w sposób uporządkowany. Cząstki nie mogą się zwalczać nawzajem, cząstki muszą iść w jedności Chrystusowej. Pomyśl, jako, jakie zadanie jest Twoje w tym doświadczeniu chrześcijaninie, Chrześcijanko. Jeśli to jest Chrystus, to Twoje życie jest bogate. Jest coraz bardziej jasnym i widocznym, że należysz do Pana Jezusa Chrystusa. Jeśli zaś żyjesz po swojemu, Twoje życie jest bałaganie. Jezus tak nigdy nie żył. Bałagania zawsze ma to, co potrzebne dziś, na jutro, a to, co niepotrzebne, to już dzisiaj. Musimy pamiętać o tym, że chrześcijaństwo to jest zmiana myślenia, to jest przemieszczenie nas, z bałaganu do porządku i wszędzie to w całej Biblii znajdziemy, nawet kiedy Bóg stworzył Adama i Ewę, ustalił porządek, który został złamany. Później widzimy pierwszego, pierwszą ofiarę Bożego porządku, Abel. Kain zabija Abla za to, że Abel zrobił to, co Bóg chce. A więc zobaczmy, jak, jak ci, którzy nie chcą żyć w Bożym porządku, którzy sprzeciwiają się Bożemu porządkowi, są gotowi do uderzania w tych, którzy w tym porządku żyją i czynią dokładnie, co chce Bóg. Trudność polega cały czas na tym, że ludzie sprzeciwiają się Bożemu porządkowi. Bóg ustalił małżeństwo, w którym był jeden Adam i jedna Ewa. Ale ludzie chcieli więcej, chcieli bardziej. Dzisiaj mamy pełno cudzołożników, którzy złamali porządek małżeństwa i żyją w cudzołóstwie. I ten grzech cudzołóstwa został wprowadzony też między wierzących, jako coś, co jest normą. A więc znowuż bałagan, i to jak wredny bałagan, wprowadzany między tych, którzy powinni żyć w uporządkowaniu. Lecz Bóg powiedział, że on jest tym, który pomści to, że został złamany jego porządek. Zawsze tam, gdzie jest Boży porządek, tam człowiek jest bezpieczny. Ale gdzie jest bałagan ludzki, tam dzieje się coś, co czyni sytuację niebezpieczną. Widzimy, jak Pan Jezus w uporządkowaniu, kazaniu na górze pokazywał to, a ja wam mówię tak. I gdy on to, tym może nas napełniać, wtedy możemy doświadczać tego, jak to pięknie się dzieje, jak życie nasze jest inne, jak jesteśmy ochotnego serca, szczęśliwi, wierni, uczciwi, prawdziwi, wzrastający z chwały w chwałę. I to czyni Pan. Diabeł przyniósł nieporządek, i on walczy o to, żeby był bałagan żeby było to, co jest dla Niego dobrym. Kiedy ludzie żyją w bałaganie, wtedy On ma łatwy dostęp do ich życia, do ich umysłów, do ich decyzji. List do Rzymian, siódmy rozdział, ósmy wiersz i trzynasty. Lecz grzech przez przykazanie otrzymał bodziec i wzbudził we mnie wszelką porządliwość, bo bez zakonu grzech jest martwy. Widzicie, kiedy tylko Bóg wprowadza prawo uporządkowujące, grzech od razu zaczyna się głęboko poruszać, zaczyna atakować. Wystarczy, że Bóg tylko chce uporządkować coś. Już grzech w człowieku burzy się przeciwko porządkowi. Dlatego masz to, że jak ci mówi starszy, zrób to, a co mi człowiek będzie mówił? Ja wiem lepiej. Boga tylko będę się słuchać. Już się burzy grzech. Porządek? Nie. Będzie inaczej. Ja się Bogiem zasłonię. Ale Bóg właśnie ustalił ten porządek. A więc szkoda się zasłaniać tym, który właśnie to ustalił. Jako uporządkowanie. A więc burzysz się wtedy, kiedy grzech w tobie mieszka, to grzech się burzy. Grzech nienawidzi porządku Bożego. Możesz myśleć inaczej, ale to grzech, który nie jest usunięty z ciebie, powstanie zawsze przeciwko porządkowi. Aby jak najdalej odepchnąć ten porządek, jeszcze bardziej uruchomiał się różne rzeczy wtedy. <laughs> I trzynasty wiersz. Czy zatem to, co dobre, stało się dla mnie śmiercią? Przenigdy. To właśnie grzech, żeby się okazać grzechem, posłużył się rzeczą dobrą, by spowodować moją śmierć, aby grzech przez przykazanie okazał ogrom swojej grzeszności. A więc, zawsze tam, gdzie wprowadza się porządek. Tam grzech się będzie poruszać. Ludzie będą nastawieni negatywnie, będą mieli opór i niechęć, i będą zdecydowani, żeby się przeciwstawić, albo przynajmniej e, w sposób taki nienamacalny: nic nie powiem na zewnątrz, ale w środku mam już decyzję, nie zrobię tego. A nawet zrobię przeciwko temu, żeby pokazać, że nie jestem niewolnikiem. To jest właśnie grzech. W grzechu. Nie ma posłuszeństwa Bogu. Grzech jest buntownikiem, stawiającym siebie wyżej Boga. Jeżeli tylko Bóg chce coś uporządkować, grzech natychmiast ujawnia się z jeszcze większą siłą, żeby się przeciwstawić Bogu. Bo dla grzechu porządek Boży jest śmiercią. Zdałem sobie więc tego sprawę, jako dzieci Boże, że grzechem jest żyć w sposób bołaganiarski, nieuporządkowany według Słowa Bożego, przeciw, przeciwiający się woli Bożej. I że za to zapłatą jest śmierć. Dzieci Boże nie grzeszą, nie chcą grzeszyć. Dzieci Boże nie szukają bałaganu, żeby czuć się swobodnie. Dzieci Boże chcą porządku. I to jest piękne, powiem Wam. Kiedy ludzie się nawracają i zdają sobie sprawę, że opuszczają bałagan tego świata, grzechu, nieprawości, złości, zawiści i różnych tych rzeczy, dlatego, żeby inaczej żyć, nowe życie prowadzić. Ci ludzie chcą się pozbyć tego wszystkiego, co było grzechem. Chcą umrzeć dla grzechu, by powstać do nowego życia i dlatego potrzebują Jezusa. Nie potrzebują Jezusa, żeby Go postawić jako bałwana przy tym swoim grzesznym, obrzydliwym życiu i czcić Go tylko na tyle, na ile grzesznik będzie chcieć. Ale ustępują miejsca porządkowi Bożemu, bo nie chcą grzeszyć już. To jest prawidłowe. Dlatego jest powiedziane, że zanurzenie w chrzest to jest zanurzenie w śmierć. A jeśli zanurzeni w śmieć, to grzesznik umiera, aby powstał nowy człowiek. Po to potrzebujemy Jezusa. Nie potrzebujemy Jezusa, by etykietkę mieć kiedy stanąć przed Bogiem i powiedzieć: Boże, ja miałem Jezusa przecież. Potrzebujemy Jezusa, żeby nie zginąć, kiedy staniemy przed Bogiem. Potrzebujemy Jezusa nieustannie. Póki żyjemy na ziemi, naszą nadzieją jest Chrystus, że on poradzi sobie z nami. I uporządkuje nas tak, jak Ojciec chce. A więc nie marnujemy ani sekundy czasu. Nie chodzimy swoimi prywatnymi drogami. Ustalone zostało dla nas. Idziemy już tylko przez Jezusa. Potrzebujemy Jego, żeby niszczył w nas to, co się nie nadaje. A napełnił nas tym, co Bogu się podoba Ojcu. Stąd chrześcijanie wtedy są jedno. Inaczej nie ma jedności. Wszystko inne jest nadal bałaganiarskim zespojeniem ludzi, którzy nie mają tego samego serca, tego samego pragnienia i tego samego dążenia, tego samego poddania się porządkowi Bożemu. To jest zgromadzenie ludzi, którzy mają swoje pomysły, i widzisz, co z tego wychodzi. Taka armia nie nadaje się do bitwy z diabłem, bo on nadal ma ich dla siebie. Tak bardzo ważne jest to, żeby prawda przepełniła nas, prawda nas wysłobadza. Kochasz porządek? Czy miłujesz porządek? Chrystus jest doskonałym porządkiem. Czy miłujesz porządek? Czy będziesz żyć w sposób uporządkowany? Dlatego, że Chrystus jest porządkiem. Bożym porządkiem na ziemi, doskonałym porządkiem na ziemi, doskonały we wszystkim. Chrystus Jezus. Czy przejaśnieje każdemu z nas, że to nie jest zabawa z Bogiem i na ile się uda mi ukryć przed Nim ze swoim grzesznym życiem, to sobie myślę, że wtedy się dostanę, bo przecież On mnie nie widział. Co Boże mówi, nie jestem w stanie się skryć nigdzie, On wszędzie mnie widzi i ciebie też. Tylko głupi grzesznik bawi się z Bogiem wchowanego. Mądry człowiek, który uwierzył i chce się ratować, już nie chowa się przed Bogiem, ale wychodzi na jasność i chce być karcony, napominany i prowadzony i oczyszczany. Oczyszczana. Nie szuka swojej własnej chwały, bo wie, że co pomoże. Weźmiesz męża, zbawi cię mąż, weźmiesz żonę, zbawi cię żona? Będziesz mieć dzieci, zbawią cię dzieci? No nie, bo Chrystus Zbawia. To jest jakaś część życia na Ziemi, ale to nie zbawia człowieka. Porządek jest tak potrzebny w małżeństwach chrześcijańskich, jakże często są pragnienia nadal cielesne i brak zrozumienia, że cielesność zawsze niszczy porządek. Ilu chrześcijan? Nadal pozwala swojej cielesności kierować swoim życiem, a nie Duchowi Świętemu, I wcale nie doznają, że robią coś złego. Uważają, że są w porządku, ponieważ ta cielesność wybrała z Biblii to, co pasuje, i to robi. Ale więcej nie zrobi, bo już nie chce. A więc jak bardzo ważne jest, żeby człowiek nie zginął, gdy już uwierzyłeś, uwierzyłaś, zostaliśmy ochrzczeni. Pilnujmy porządku Bożego. Czytajmy Biblię i, i patrzmy na, na to, jak ona uporządkowuje to wszystko. Nie sprzeciwiajmy się Słowu. Poddajmy się Słowu Bożemu. To jest dla nas coś najbardziej, najlepszego. Wiecie, Słowo Boże mówi apostoł Paweł, to pisze w liście do Rzymian, że wszelka władza jest od Boga. I władza jest potrzebna. Ona pilnuje porządku. Tak samo jak małżeństwo jest potrzebne, jeśli mężczyzna i kobieta chcą być małżeństwem, być razem. Więc Bóg ustalił prawo małżeństwa, aby dzieci były złoża prawowitego, pra a nie cudzołożnego. To samo z władzą. Ale grzech popsuł jej władzę. Pan Jezus mówił o tym. W Ewangelii Jana 19 rozdziale od 9 do 11 czytamy I wszedł znowu do zamku i rzekł do Jezusa: Skąd jesteś? Ale Jezus nie dał mu odpowiedzi: Rzekł więc do Niego: Piłat ze mną, nie chcesz rozmawiać. Czy nie wiesz, że mam władzę wypuścić cię i mam władzę ukrzyżować cię? Odpowiedział Jezus: Nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci to nie było dane z góry. Nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci to nie było dane z góry. Władza jest od Boga, wszelka władza jest od Boga. Nawet w tym Doświadczenie, dlatego jest mój, że dlatego większy grzech ma ten, który mnie tobie wydał. 3,27 Jana. Jan odpowiadając, że nie może człowiek niczego wziąć, jeśli mu nie jest dane z nieba, Bóg dał. Piękną władzę, panuj człowieku nad tym wszystkim. Dał władzę. Ale ona została zepsuta przez grzech. I ci, którzy władają, jakże często władają w sposób taki, żeby im dobrze było, a nie żeby tym, którymi władają, było dobrze. A więc grzech znowu wkroczył. Ludzie wykorzystują to, co jest napisane w Biblii, po to, żeby osiągnąć własne korzyści. Tak czyni grzech, bierze słowo Boże i jeszcze bardziej się rozrasta w złu, w Ewangelii Mateusza, w 20 rozdziale, 25 wierszu czytamy, ale Jezus przywoławszy ich że wiecie, iż książęta narodów nadużywają swej władzy nad nimi, a ich możni rządzą. Nimi samowolnie. Nie tak ma być między wami. Ale ktokolwiek by chciał między wami być wielki, niech będzie sługą waszym. I ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą waszym. A więc Jezus pokazuje na służbę. Jeśli masz jakąkolwiek władzę, to masz służyć. Władza jest po to, żeby służyć, a nie rządzić po to, żeby rządzącemu było wygodniej, lepiej. Bo ja władam. A więc wszelka władza od Boga jest dana po to, żeby służyć, żeby był porządek na ziemi, żeby po to miecz też nosił, by wymierzać sprawiedliwość, ale grzech i to zdeprawował. A więc sprawiedliwość nie jest wymierzana zgodnie z przestępstwem, ale w sposób inny. Wszędzie, gdzie wkracza grzech, psuje to, co dobre. Pamiętaj, jeśli wkracza w Ciebie, też psuje to, co dobre. Czyni chaos w Twoim życiu. Uciekaj więc od grzechu. Jeśli nie uciekniesz od grzechu, nie pomoże Ci czytanie Biblii, modlitwa, zgromadzenia. Nic Ci nie pomoże. Grzech nie puszcza, dlatego że człowiek jest na zgromadzeniu. Albo że się modli, albo że czyta Biblię. Grzech trzeba usunąć przez krzyż. Przez śmierć, dla tego grzechu inaczej go się nie usunie. Stąd Jezus mówi codziennie: krzyż, jeśli tylko coś się jawi, musi być to krzyżowane, niszczone, żeby bałagan nie wszedł w codzienność, bo tam, gdzie jest bałagan, nieporządek, duchowy nieporządek, tam naprawdę jest wiele zła czynione. Wiele zła jest czynione. Dlatego z powodu was bluźnią przeciwko Bogu ludzie, bo żyjecie w sposób bezbożny, bez porządku Bożego, a mówicie, że jesteście dziećmi Boga, wierzącymi. Ludzie w świecie nawet są w stanie rozeznać, że to jest oszustwo, że taki Bóg ich nie interesuje. Jeśli człowiek z tego świata chce wyjść, to potrzebuje porządku, potrzebuje kogoś, kto by zmienił to życie, żeby z tego z tego złego życia został uwolniony, uwolniona, żeby dostać inne życie. Po to człowiek się nawraca. Interesuje człowieka inne życie, a nie po to, żeby dołączyć do jakiegoś miejsca i stać się takim bałaganiarskim chrześcijaninem czy chrześcijanką. Interesuje życie, które wejdzie do wieczności. Po to się człowiek nawraca. Bo zdaję sobie sprawę przecież, że jeśli nie będzie uwolnionym od swego błaganiarstwa, od życia w grzechu, to grzech oddziela człowieka od Boga, więc nie wejdzie do wieczności. Tak czy nie? Tak myślimy chrześcijanie: grzech oddziela. Dlatego potrzebujemy być wolni od grzechu, czyści, oczyszczeni przez krew Jezusa Chrystusa, zachowani od tego, by nie wkraczać znowuż na te stare tereny. By nie niszczyć tego, co piękne. Bo kto niszczy świątynię Bożą, co się stanie? Tego zniszczy Bóg. Bogu niepotrzebna jest świątynia, która jest pełna grzechu. A więc musimy wystrzegać się bałaganiarstwa. Codziennie mamy, słońce wschodzi, codziennie zachodzi. Tak chrześcijanin, chrześcijanka ma się budzić dla chwały Pana Jezusa Chrystusa poddani i dokodzić do końca dnia w ten sposób, chwaląc swojego Pana za łaskę i dobroć, aby czynić dobro, zwłaszcza domownikom, a i też innym ludziom. Niech Pan będzie uwielbiony za porządek. Nic nie jest tak czyste, tak piękne, jak to, gdy On uwalnia nas od tego bałaganu życia w chaosie i wprowadza nas w zdrowe życie. W uporządkowaniu bożym, piękne. Wtedy poznajesz Boga, który jest Bogiem w porządku. Swojego życia traci się grzech, traci się grzech, i coraz więcej doznajesz piękna, chwały. To jest Bóg. To jest Bóg porządku. To jest Bóg, który zbawia, ratuje. który nie zabawia ludzi religijnymi opowiastkami, ale przygotowuje nas na spotkanie z sobą i pozostanie z nim na wieczność. 4 i myślę, że na tym pewno na razie zostaniemy. Zobaczymy. Czwarta Mojżeszowa, ósmy rozdział. Fa Bogu, wiecie, nie ma nic piękniejszego jak porządek. Mówią, gdzie kucharek sześć tam nie ma co jeść? A widzimy, że w uporządkowanym chrześcijańskim działaniu. Gdzie sióstr sześć gotuje, tam jest jeszcze lepiej co jeść. A więc porządek zawsze owoc wydaje. Ale gdyby to było w kłótni, zawiści, która lepiej gotuje, i w upartości, no to byłoby niezjadliwe prawdopodobnie. Od piątego wiersza. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy. Wyłącz spośród synów izraelskich Lewitów i oczyść ich. A tak postąpi z nimi, aby ich oczyścić. Pokrop ich wodą oczyszczającą grzech, oni zaś niech ogolą brzytwą swoje ciało, wypiorą swoje szaty i niech się oczyszczą. Potem niech wezmą cielca wraz z jego ofiarą z pokarmów, to jest przedniej mąki zaczynionej oliwą, drugiego zaś cielca weźmiesz ty, ofiarę za grzech. I każesz Lewitom zbliżyć się do namiotu zgromadzenia, zgromadzisz też cały zbór synów izraelskich. I przyprowadzisz Lewitów przed Pana, synowie izraelscy zaś położą swoje ręce na Lewitów. Potem Aaron ofiaruje Lewitów Panu jako ofiarę od synów izraelskich i będą pełnili służbę dla Pana. Lewici zaś położą swoje ręce na głowy cielców, ty złożysz jednego na ofiarę za grzech, a drugiego na ofiarę całopalną dla Pana, aby dokonać przebłagania za lewitów. A więc ci lewici mieli być na ofiarę dla Pana. Żywa ofiara. Ludzie złożeni na ofiarę Bogu. Ludzie, którzy, których całym zadaniem jest żyć w świątyni, dla świątyni, aby wykonywane było całe zadanie potrzebne przed Bożym obliczem, aby Bóg mógł być ze swoim ludem. Przeznaczeni dla Boga. Uwolnieni od swojego e, grzechu. To jest taki trochę obraz tego zebleczenia starego człowieka. Aby być miłą ofiarą Bogu. Dla nich został ustalony porządek ich działania, służby, kiedy, co mają zrobić i to mieli wykonywać, dokładnie tak, jak im zostało powiedziane. A więc każdy dzień dla nich był dniem bycia dla Boga w taki sposób, jaki Bóg chce. W liście do Rzymian, 12 rozdziale, czytamy słowa, które mówią do mnie i do ciebie. Od pierwszego wiersza. Wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłobogu, bo taka winna być duchowa służba wasza, a nie upodobniajcie się do tego świata. Ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co, je, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. I powiem Wam w ten sposób: każdy z nas to jest do nas już. Lewita miał być oddzielony, on nie miał już swojego życia, swoich, swoich tam, inni mieli swoje, ale on miał żyć z tego, co dostanie od Boga, z, z tych dziesięci, z innych rzeczy przeznaczonych dla nich. Poprzez ten lud, który Bóg im dawał. I ty, i ja jesteśmy oddzieleni dla Boga. Całkowicie oddzieleni dla Boga. Czy chcesz być ofiarą oddzieloną dla Boga, aby żyć według uporządkowania Bożego? Czyniąc to, co On chce każdego dnia, ucząc się tego jeszcze bardziej, jeszcze bardziej, jeszcze bardziej, aby czynić to, co On chce, bo jeśli tego nie chcesz, to zginiesz. Jeśli nie chcesz Bożego uporządkowania, to zginiesz w swoim chaosie. Nie uratuje cię żaden człowiek ani żadna religia. Tylko Bóg jest Bogiem porządku. Tylko Bóg może usunąć z nas chaos, a wprowadzić porządek. Kiedy Chrystus wkracza w nas, wkracza porządek. To, co się Ojcu podoba. Widzicie, człowiek, który znajduje w tym, że staje się ofiarą dla Boga, poświęconą, ten człowiek już nie potrzebuje świata. Nie lgnie do świata ani do przyjemności świata, ponieważ jego przyjemność jest należeć do Boga. Przyjemnością moją jest być dla ciebie, Panie. A wróg będzie atakował, żeby człowiek Boży może gdzieś zaniedbał coś, może zlekceważył, i że później stało się to tradycją, żeby zepsuć to, co piękne. Diabeł dalej chce psuć to, co piękne. Ale my nie dajmy się wrogowi. Zobaczmy List do Rzymian, 15 rozdział. 16 wiersz. Żebym był dla pogan sługą Chrystusa Jezusa, sprawującym świętą służbę zwiastowania Ewangelii Bożej, aby poganie stali się ofiarą przyjemną, poświęconą przez Ducha Świętego. To jest główna praca. Główna praca tych, którzy stanęli w uporządkowaniu Bożym z przodu, aby inni Stali się ofiarą, należącą wyłącznie do Boga. Żeby stali się dla Niego żywi każdego dnia. Aby już nic więcej, jak tylko dla Pana. Stąd napisane, nawet jak jemy, czy pijemy dla Pana to czynimy. A więc wszystko dla Niego, dla Jego chwały. W dziech apostolskich. W 24 rozdziale od 14 do 16. To jednak wyznaję przed Tobą, że służę czystemu Bogu zgodnie z tą drogą, którą oni nazywają sektą, wierząc we wszystko, co jest napisane w Zakonie i u proroków, pokładając w Bogu nadzieję, która również im samym przyświeca, że nastąpi zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Przy tym sam usilnie staram się o to, abym wobec Boga i ludzi miał zawsze. Czyste sumienie. Niech Bóg będzie z każdym z nas w taki sposób, jakiemu się podoba. Czytamy, że zapłatą za grzech jest śmierć, ale, ale darem łaski Boga jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie. Trwajmy w nim. Uczymy się Bożego porządku. Zakończmy dzieje grzeszników żyjących według własnego ja, patrzących, na życie jako na coś, żeby sobie ułożyć je, żeby ono było takie po swojemu fajnie ułożone. Pozwólmy, żeby to życie ułożył sam Pan, żeby każdy dzień to był On, żeby imię Jezusa było uwielbione w Tobie i we mnie. Pozwólmy na porządek, który sprawi, że nie będzie zmarnowane ani jedna chwila naszego życia, że Pan to wszystko dobrze, wspaniale ułoży. Możemy, patrząc na Chrystusa, widzieć jego uporządkowanie. Patrzmy na Chrystusa więc i patrzmy, czy On by zrobił to, co my robimy, czy On by powiedział to, co my mówimy, czy On by myślał o tym, o czym my myślimy. Jeśli nie, to po co mamy się pchać w coś, co nie jest porządkiem? Także często można się w to uwikłać, i później bardzo ciężko z tego się wydostać. Pilnujmy się miejsca, gdzie Pan pracuje i wykonuje wspaniałą pracę, buduje świątynię według upodobania swojego Ojca w Bożym Porządku, a wszystko ma być tam, gdzie chce Bóg. Amen.